Wszystkim widzom telewizji radzę. W nadchodzącym nowym roku przede wszystkim siły, bo to od niej zależy, jaki ten rok będzie. Pamiętajcie wszystkie sukcesy ostatnich 12 miesięcy, by móc je powtórzyć i wszystkie porażki, by móc ich uniknąć. Życzę dobrze miłości zarówno od ludzi, jak i do ludzi, aby otaczały nas osoby, które będą dla nas motorem do działania. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. W dzisiejszych czasach media mają dużą władzę i też myślę, popularność radzyńskich spotkań z podróżnikami jest zależna od tego, że widać ją w mediach. A dużą rolę do tego przykłada pan Mirosław Piasko, który dokumentuje praktycznie każdą edycję naszego cyklu w ramach telewizji Radzyń. I bardzo zapraszam pana tutaj do nas, panie Mirku. I bardzo dziękuję za to, co pan robi za nas. Ja myślę, że te filmy, które pan robi, one będą przez wiele, wiele lat oglądane i myślę, że z czasem właśnie będą nabierały dużej wartości. I my to doceniamy i bardzo dziękujemy. A na scenę zapraszamy pana Mirosława Piasko. Pan Mirosław nas słyszy, zapraszamy. Kamera postoi. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszej tutaj uroczystości. Dziękuję bardzo za przygotowanie. Tutaj pani Mariola koordynowała całym przedsięwzięciem. Dziękuję za występy. Dziękuję serdecznie panu Mirosławowi Piasko, gdyż zawsze pan Mirosław tutaj nasz uwiecznia w różnej formie, więc bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszą obecność. Dziękuję.